Witajcie moi drodzy, z tej strony Miedziano Brody i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie przygotowujemy się do imprezy. I jak zawsze w przygotowaniach pomaga mi Hela. Siemanko, siemanko. W związku jestem. No więc, masa zrobiona, idziemy rzeźbić, trzeba szykować tą imprezę w namiocie. Gotowy? No, bardziej nie będę. No to naprzód ku przygodzie. 1500. Miksujemy frytura ciasta? Pączki robimy. Pączki. Dobra, dawaj. Czekaj chwilę, gdzie to jest. Mąka. Jaja. Dobra. Miód wróć w trzecie. Dobra, wrzucę. Ale to co, we fryturę to mam dawać? We fryturę. A fryturę. Bo pączki przecież są tłuste. No, chyba, że to jest wersja fit. Odstawnicę. Łap talerz do armaty, będzie szybciej. Tak, ale o właśnie, pilnowałem, żeby tutaj wszystkie wyszły. Dobra, czekolada. Jak biegniesz, to ten, strzelaj. Cel pal. Dobra. Dam tą demoki, wywal to. I tak, potrzebny jest miód, potrzebna jest czekolada. Malina. Tu się mąka nie była, dobra. Miód, czekolada i jagódka. Działa? Misk odstaw? Talerze do umycia. Widzę. Ogarnij smażenie, ogarnę talerze. Bierz gotowe, bierz gotowe. Bierz gotowe talerze. Dobra, pierwszy miodownik. Leć, leć. Armata. Zadany. Drugi czekolada, ogarniam. Jestem. Ładuj. Dobra, jagódka. Miód. Nie tam, bracie, nie tam. Dobra, uzupełnij. Siedź na dole. Dobrze, umyj i rozstaw. Albo dobra, ogarnę. Dać mi cel z powrotem. Wystrzel mnie, bracie. Wszystko mi z rąk leci. Miodownik. Czekolada, do wystrzału. Odłamkowy, ładuj. Potrzebny jest miód, potrzebna jest zagódka i potrzebna jest czekolada. Odstaw mi te i leć tam. Leć na drugą stronę, bo mi blokujesz. Ja tu ogarnę. Mąka jest. Mąka jest. Jeszcze jeden talerz będziesz miał za szybkiego. Rozstaw tam talerze. Ja to domyję. Daj to wszystko do smażenia. Dobra, i tak, pierwszy będzie placek z miodem. Wystrzel mnie. I leć jagódki. Leć po jagódkę. Dobra, czekolada moja, szykuj się z talerzami. I... Jezus Maria! Bierz to! Opuściłeś talerz w locie, czy?
Wiesz co, nie wiem, daj tu brudne talerze. I tak nie zdąży się już nic zrobić raczej, więc... Chociaż podmywam. Ty wiesz, że nam brakuje punktu? No, widzę. Że mogłoby brakować. Ale jak? Jednego zestawu. Nie, więcej. Całego zestawu, całej trójki. No, trzeba się bardziej sprężać. No, na to wychodzi. Nie pozostaje nic innego, jak tylko aby następnym razem poszło lepiej. No, taki plan. Ale dobra, pączki przygotowane, lecimy na tą imprezę. Swoją drogą małą rozkminę miałem. Patrząc na to, że tutaj jest, wiesz, klimaty takie trochę wiejskie. Impreza jest w namiocie okrągłym. Jaki okrągły budynek masz na wiejskiej? Biały. Biały, nieprzyjemny bardzo. Dobra, stejki. Tek z cebulą. Uwaga, łatwo. Uwaga, łatwo spadł. Dobra. I tak, dwa steki. I ta frytura. Dobra, wydawka jest tam. Okej, okay, ogarniam. Ja, uwaga, no, serce. Bracie, bo tego nie za bardzo będzie gdzie rozdawać. Dobra, teraz kurczak, napój. Przecież jest. I tak, buła, kurczak i... No i ser, który masz gotowy. Tak, tylko fryturę nam odstawić. I stek. Nie wierzę, co tu sobie... Ja też nie wierzę, bracie. Na naukę latania prosimy na stadion Quidditcha. Ziemniaki się robią, stek się robi, dobra. Buła. Gdzie jest guzior od napoju? Zielony napój. Jezus Maria. Dobra, z cebulą będzie następny. Dobra, idę stekiem akurat. Dobra, bo my się serio nie możemy ogarnąć. Dobra, czyli teraz mamy tak, ziemniak, stek, zielony napój. A gdzie są napoje, bo ja tego nie widzę w ogóle. Napoje są w ogóle. To jest zielony napój i stek i to idź wydaj. Albo dobra, ja to zrobię, puść. Dobrze, zielony napojem wydane. To jest nie wiadomo do czego, nie, to jest dopiero dużo później. Teraz jest tak, stek, cebula, idę po cebulę. Lotnik, kryj się. Tak się robi, to się robi. Buła. Nawet nie wiem jak to skomentować. Daj czerwony napój. Dobra, lecę, bo chcę bułastek. Dobra, kompletnie nie mam pojęcia na czym stoimy i gdzie jesteśmy i co robimy od tego zaciągu. A mam... Dobrze mówisz tak, kurczak, ser, ziemniaki i buła. Kurczaka ogarniam. Nie wiem, nie, toś... ja tu dzisiaj jestem tak jak Mary Poppins. Latasz. Tak, tylko parasolki mi brakuje. Da się ogarnąć. Kurczak i ziemniaki, dobra. Niech to się szybciej robi do cholery. Dobra, jest. Następne jest stek, cebula. To jest czego nie wydamy. Dobra, będzie zły den. Potrzebowałem tej tacki. 19 sekund. Nawet nie chcę wiedzieć co to za wynik. Masz bułę? Cebula, ser. Tu masz bułę.
Tak, wydaj, szybko, masz 4 sekundy. Ja się oddelegowałem. Ja pierniczę, nie no, ten level jest do powtórki, ja tego nie przyjmuję do wiadomości. To jest po prostu... Dwie gwiazdki są w stanie przyjąć. Lotne. No człowiek powiedział, że robi dla domu na wiejskiej, że tak powiem obrazowo i od razu wydolność spada. Dobra, stek i kurczak. Sam zleciałem. Stek jest pokrojony, leć po niego. Możesz tak nieprecyzyjnie określać? Było powiedzieć skocz, a nie leć? Dobra. Nie, ja nie rzucam tym mięsem, bo znowu gdzieś poleci nie tak jak trzeba. Żółty napój. Idę do guziora. Żółty. Ser potrzebny. Ser i stek. Co tu się odpier... Dobra, kurczak, buła, ser. Lecę. Wydaj. Dobra, dwa steki potrzebne i czerwony napój. Ja biegam naokoło, nie rzucam, bo to się źle kończy. To jest za wąsko. A z moim celem to... Dobra, czerwony napój. Mam. Dobra, pozajmowane, bo to trzeba na spokojnie. Masz tak, bułę, stek, cebula, czerwony napój. Wydaj. Kolejne jest buła, stek, cebula, ser. Dawaj, wydaj. Teraz kurczak, cebula, dwa kurczaki, dwie cebule, ziemniaki. Ja idę mi tacę. Zdejmij kurczaka i cebulę. O to gdziekolwiek, buły wyjmij, ja to będę szybko zbierał. Buła, kurczak, cebula. Następne jest buła, kurczak. Czemu mi to puściło? Buła, kurczak, ziemniaki, cebula, wydane. Następne jest kurczak, żółty napój. I buła. Brawo. Stek, zielony napój, ziemniaki. Ziemniaki zdjęte. Dobra, ogarnij. Stek, zielony napój, ziemniaki. Kolejne, buła. Stek. Ziemniaki wydane. Teraz stek. Ser, ziemniaki. Doruć ziemniaki i tyle, a daj kurczaka. Kurczak, ser, ziemniaki. Ziemniaki na tacę i wydaj to, diabły. Buła. Kurczak. Ser, ziemniaki. Ej, teraz się spieliśmy, jak to 1400 zrobić? Piąć się bardziej? Albo jest też niewielki cień szansy, że zmienili liczbę punktów z ostatnią aktualizacją. No to chyba przegięli. No nie no, trzy gwiazdki to trzy gwiazdki, to nie byle co. Może nie być byle co, ale tutaj to już delikatnie przesadzili.
Dobra, świat 3-3. Skrót jest zrobiony. Już tu mamy, tasiemki, 1100. Hot dogi? Hot dogi, cebulę, panie. Ale to bułki musisz mi podawać, a ja ci będę podawał parówki, bo... wróć, a jakbyś mi garnki podał? A ja mam brać patelnię. No, ja bym ci dał patelnię, bo w sumie... A ty i tak nie masz cebuli do krojenia. Nie mam. Daj mi żółty napój. To nie jest napój, to są sosy. Talerze z bułkami. A, bo ty nie odbierzesz, dobra. Chodź, znaczy, talerze dorzucę. Jakbym miał pokrojone bułki, to może jeszcze. To... Ja tu nie mam krajalnicy. Cebulę trzeba będzie dosmażyć, no to jednak musisz podawać. Znaczy talerze to nie wiem, czy mi do szczęścia są potrzebne. Jak stoisz bułkę, to to położysz go od razu. Cebulę potrzebuję. Cebulę rzuć tutaj... ciebie. Wiesz co, ja tutaj nie mam żadnej kajaczki. No, wiem, że nie masz, niestety, zauważyłem. Dobra, sos masz czerwony. Cebula się smaży, daj mi drugą. Dobra, i podrzuć sos czerwony jeden. Możesz mi bułki wysłać. Czekaj chwilę. Potrzebuję tu sosu czerwonego. Buły ci się pan spalą. Dobra. Hela, na tą bułę gotową te dwa sosy. To zmień. Dobra, i jedna buła z parową pusta. Czerwony sos. Czerwony sos. To bez talerza nie wezmę ten. To jednak potrzebuję talerza. Dlatego ci je wysyłam. I sos drugi. Jest. Dobra, buła z parową potrzebna jest pusta. Pusta buła z parową. Cebulę mamy jedną usmażoną, jest zapas. Czerwony sos? Czerwony sos, buła z parową pusta potrzebna. Bułę potrzebuję. Lecą. I pójdź drogą z czerwonym sosem od razu. Mniej sos. Mam. No i to rozumiem. To jest granie, to jest nadrobienie. Gruźlik, ale widzisz, jaka wyskoczyła liczba dostarczonych zamówień? 12? 12 tysięcy? Nie, 121 200? To tylko u mnie tak widać. Nie, u mnie jest 1012 zamówień i ten 1200 punktów z tego. No, jeszcze czekam. Tak, wiedziałem, że on będzie. Czułem to po gościach.
zło konieczne w najczystszej postaci. Kevin. Ja to mówiłem chyba w zeszłym odcinku, prawda? Tak, mówiłeś w zeszłym odcinku. Tak. Więc teraz wszyscy, jak na niedzielnym kazaniu. Kevin, ty chory pojebie. No ja w to nie wierzę, naprawdę. A, to podłogą steruje. Marchewę tam aż u góry. Oje... Sorry? Tak, dziękuję. To teraz biegaj sobie. Teraz sobie biegaj, jakbyś tak zrobił. Wybacz. A, czyli to, że ja mam biegać, a ty będziesz stał, tak? O człowieku, coś czuję, że to tak nie przejdzie. No ktoś to musi sterować, dobra. Ale to możesz zmieniać. No co jest? To się zepsuło. Dobra, wiesz co myślę o tym? Serdeczne. Ale start poziomu. No ostatni odcinek tego dodatku to chyba wszystkie nasze błędy się muszą powiedzieć. Prawie wszystkie. Nie dobra, na dzień dobry. Na dzień dobry otwórz górę. Gotowo? Może być. Dobra, ogarniam mąkę. Krewetta, steka masz, idę po marchewę. Dobra. No. Dobra. Wiesz co, talerze chyba przełożymy jakoś bliżej. I tak, mięsiwo... Mięsiwo leci pierwsze. Mięsiwo, kreweta i marchewa. Ty sterujesz, bracie. Jak ja to zrobiłem, że nie spadłem? Zwyczajnie, tam kawałek przestrzeni jest dostępny. Dobra, dawaj tą krewetę i chodź tu. Albo dobra, ty steruj. Dawaj szybko. Wiesz co? Zostaw mi tutaj. Bierz pulsę talerz po prostu i tak, marchewa i od razu wydajesz. Kreweta. Lecę z marchewą. Nie wiem, czemu mi tego nie załadowało. Dobra. Spadłem. Bierz tak, mięsiwo. Kreweta, marchewa. Dawaj. Teraz ze mnie się lotnik zrobił. Dobrze, tam jeden talerz jest. Mięso wydane. Krewetka. Krewetta. Dawaj. Mięso, krewetta, mięso.
Dobra, i tak, to trzy talerze są, bo tutaj jest jeden. Krewetę cię szybko robi. Jana pierwsza weszła. No, dobra, mięso. Bierz krewet... Bierz krewetkę. Marchewa, mięso, krewetta. Ciąg na wajchy krąg. Dobra, mięso. Mięso. Tam u góry jest talerz. Dobra, jest. Dawaj, pilot. Tobie to lepiej idzie. Dwie marchewy i krewetta. Po czasie, majster. Po czasie. Nawet nie patrzyłem na godzinę. Kurde, myśmy samymi zamówieniami na pilku to rozwalili. No, ale ewidentnie u mnie punkty wyświetlają się. Plus dostarczonych zamówień wyświetla się dość śmiesznie. Pokażę ci za ten moment. Dobra. Ale się obudziliśmy trochę po tych dwóch levelach. Dobrze, poziom 3-4. Czym mnie zaskoczysz? 1000 punktów. I armatą. I portalem. Full wypad. I do tego zamówienia na wszystko. Aha, tu jestem. Okej. Okay. Po co ty jajka dorzucasz? Właściwie to nie wiem, to zapas. Tak. Potrzebujemy cebuli. Nie, tu wyleci serdeczny restart, patrzcie. Ty tam się... Albo może nie dobra, leci. Dobra, czekaj, mówmy, bo jak ja wejdę tutaj, to guzik jest na środku, musisz mnie wystrzelić na drugą stronę. Tak, daję cebulę. Wtedy ja mogę podać cebulę i bułki. Jeszcze byś parówkę dał. A to parówkę to od razu do garka mogę próbować. No to dawaj, bracie. Co siwa są, czekaj chwilę, bo co siwa trzeba zlokalizować. A weź mnie wyszczel. Co siwo jest u mnie. Tak, no to co siwo ty szykujesz i zostawiasz w dolnym prawym rogu dania na wydawkę. Tylko mnie tam musisz wystrzelić. Już. I wtedy ja stąd mogę serwować. Tak, i ty wiesz, że jeszcze trzeba było się zmywać? A zmywanie jest portalem. No, portalem przechodzę tutaj, a do zmywania musisz mnie wystrzelić tylko drugą armatą. O Jezusie, ty wiesz, co to się będzie odpierdalało? To tu będzie gruba akcja, więc może tak. Szybkie omówienie tematu, że już mamy ogarnięte. No ogólnie ty latasz. No ja będę tu latał z jednej strony na drugą, co tak. Ale to już po poprzednich etapach ustaliliśmy, że powinienem mieć prawe. Tak, ale to weź też pod uwagę, że portale są na krzyż. Tak, mam to na uwadze. Czyli co, serdeczny restart i gotowy? Myślę, że no, że tak zrobimy. Tylko nie pakujemy do mikserów, bez sensu tutaj dawać, a skoro na razie są same, będą, wiesz, hot dogi. No myślałem, że to już ustaliliśmy, ale no oczywiście, że nie, to nie ma sensu. Wolałem przypomnieć, dobrze, omówienie za nami. Serdeczny restart i trzymajcie kciuki, czy ten odcinek nam wyjdzie, czy ten poziom będzie na 1000 punktów. Gotowiście na śmierć? Aga, dobra, i od czego zaczynamy? Hot dog i donate. Raj. Dobra, paruwa. Jedna mogła być, dobra. Czekaj, panie. O, dobra. Ktoś mi się dupło. Laj. Po drugie mamy z drugiej strony to ciasto malinowe. Dobrze, chłopie, tylko. A, dobra. Cebula mi się ten. A nie, dobra, wszystko gra.
Wyszczelnia. Buły nie mam. Dobrze. Czekaj, ciasto ma iść gdzie? Na patelnię? Ciasto na... Fryturę, widzę. Pączek, to frytura. Jak na serwis, to strzelaj. Dobra, czekaj chwilę. I tak, czekaj chwilę. Hamburger z cebulą. Serwis, pączek. Jest. Serwis. Pusta. Tam hot dog. Coś silam. Jest. Dobra, teraz tak, donate. Strzelaj. Jest. Donate z czekoladą. Ale talerzy nie mamy. Nie wiem, gdzie się odradzają, widzicie? O dobra, widzę. No to odłamkowym. Dawaj. Parówki też nie mamy pewnie, aby się przydała już, nie? Przydałaby się, ale potrzebuję talerz dla tego pączka jednego, więc jednego już rzucaj. Cebula nie potrzebna na razie. Następnie będą po cztery parówki, tak? Okej, dobra. Tak, parówki, więc buła będzie przydatna. To strzelaj. I jeszcze raz. Dlaczego jeszcze raz? Bo jestem źle ustawiony. Ognia. To dobrze byłeś w tym miejscu. Nie na serwis. Ale to... Myślałem bu... Opal, serwis i ten, i... Ja i lecę tu, parówki ci wyrzucam. Dobra, buła. Cebulę jedną mam, cebula na razie jest niepotrzebna. Dobra. Dwa hot dogi na wydane. To serwis? Zwykły, z podwójnym sosem, z czerwonym sosem i cebulą. A, cebulę muszę usmażyć, dobra. Talerze u mnie, to się szykuje na zmywanie. To dwa razy ognia. Jest. Dobrze, cebula, czerwony sos zrobiony. Cebuli to potrzebujesz trochę więcej. W sumie ze cztery. Teraz to widzę. Czekaj, cebula będzie żółty sos. Strzelaj. Cebula zrobiona. Ognia na serwis. Jest. Kolejne, buła, paruwa, czerwony sos, cebula, jest. Tam będzie z żółtym sosem. O kurwa, nie ten sos, dobra. No, nieważne, czas się skończył. Nie ma 1000 punktów, jest 800. Musielibyśmy to się sprężyć. Chcielibyśmy się dużo bardziej sprężyć. Ale i tak całkiem przyjemnie rozegrany. Jak na ten level 2 gwiazdki, to jest tak odpowiednio. No, koniec imprezy. To co, lecimy? Szampańska zabawa na wiejskiej. To całkiem możliwe. No to maestro, narratorze mój kochany arktyczny, do dzieła. Wedle życzenia. Zaczynamy imprezę! Uła, uła. Hał. Przybyliśmy razem długą drogę, zaszliście tak daleko.
Wspólnie walczyliście z drożdżą zombie, stawialiście czoła tropikalnym przypływom, wspinaliście się na szczyty gór i przemierzaliście świat. Wrzeszczeliście, śmialiście się, pokrzykiwaliście i pracowaliście razem, aby osiągnąć smakowite zwycięstwo. A tym samym sprowadziliście niesamowite rzeczy na tą imprezę. Oczywiście to wy jesteście najważniejszym składnikiem cebulowego królestwa. No i wydało się. Gdyby nie wy, nigdy nie udałoby nam się dotrzeć do domu. Dziękuję wam, wspaniali kucharze, drodzy przyjaciele, to święto jest dla was. Może racja, starczy tych głodnych kawałków, pora zacząć imprezę! Napawajcie się więc widokami, dźwiękami, no i oczywiście smakami! Świat należy do was, zabawa jeszcze nigdy nie smakowała tak wyśmienicie. No więc my idziemy na imprezę, a wam dziękujemy za ten odcinek. Jeżeli wam się spodobało, dajcie subskrypcję, dzwoneczek, łapeczkę, komentarz i widzimy się w kolejnym dodatku. A jakim, to już musicie zobaczyć kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Dzięki Hela za gotowanie. Dzięki bardzo serdecznie, tutaj nie spoilerując nic, będzie grubo. Będzie grubo, będzie tłusto, będzie syto. Trzymajcie ciepło i cześć.